Witajcie, Joanna z tej strony. Jesteśmy? Ok. To będzie dosłownie kilka słów, które się jakby trochę sprowokowana ta transmisja. Znowu nie wiem, czy nie jestem w trybie, że tylko dla mnie. Ale dobra, potem poprawię. Przede wszystkim o imionach. Trochę w nawiązaniu do tych bogiń, o których mówiłam, czterech, i o analizach, które robię. Najpierw te analizy. Robię analizy holistyczne i trochę ostatnio ich przyszło. Zapraszam. Powiem Wam tak, ja nie oceniam nigdy nikogo, jak ktoś robi jakąś analizę, bo ja też bardzo różne rzeczy u różnych osób robiłam, ale ja jestem bardzo praktyczna. I uważam, że człowiek idzie i chce dostać wiedzę wtedy, kiedy jest w trudnym jakimś momencie i chce, żeby to mu praktycznie jakoś go posunęło do przodu, pomogło. I ja robię analizę holistyczną, dlatego że uważam, że często ludzie chcą nie do końca zagłębiać się w jakąś jedną dziedzinę wiedzy i stąd mieć dużo wiedzy, tylko potrzebują rozwiązania i spojrzenia na siebie z wielu perspektyw. To oznacza, że właśnie taka holistyczna analiza, czyli kilka perspektyw zebrane razem i z tego wyciągnięty pewien jeden obraz, wniosek, może bardziej pomóc. A poza tym ja po prostu do tego jestem jako stworzona, bo potrafię patrzeć z różnych perspektyw. Dlatego ja używam pewnej bazy astrologii tropikalnej, astrologii wedyjskiej, znaków, archetypów znaków zodiaku tropikalnego, wedyjskiego, human design, numerologii i tarota. Natomiast jest też tak, że często ktoś przychodzi w jakimś konkretnym momencie i mówi, jaki konkretnie ma problem, wtedy się na niego nastawiamy. Natomiast oprócz tego jest też wymiar na przykład imienia, czy nazwy czegoś, czy chcecie dziecku dać imię, czy chcecie otworzyć firmę, więc jest też ten wymiar, to po prostu mi powiedzcie i jakby na to się nastawimy. Często to wychodzi w tarocie. Jakby jaki konkretnie jest problem i na czym się skupić. Natomiast imiona to są pewne wibracje. My i tak wchodzimy z jakimiś wibracjami znaków i dźwięków, czyli symboli i dźwięków, czyli obrazu i dźwięku. I to wszystko składa się na pewną wibrację. I to są właśnie mity, archetypy, numery. Natomiast ja nie robię też zmian numerologicznych, w sensie takim, że jeżeli ktoś chce sobie zmienić wibrację, ja jakby mówię konkretną poradę albo coś, jakby coś o tobie plus poradę na dany problem albo jakby dokąd idziesz, bo czasami nie wiadomo dokąd się idzie, dokąd to życie zmierza. Natomiast ja nie robię zmian numerologicznych, tego nie robię. Natomiast mówię, że masz wibrację imienia taką, 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 jeżeli ktoś chce. To nie jest jak gdyby od razu tego nie robię, tylko jeśli ktoś chce, to robię, to mówię o imieniu. I teraz tak, teraz Wam powiem taką zajawkę troszeczkę, ponieważ temat symbolów dokładnie i wibracji i dźwięków będzie we wrześniu przy temacie język i magia. I ja wtedy bardzo dużo będę mówić o symbolach, o matrycy, która nas otacza, o symbolach, o imionach, o numerach, o jakby liczbach, o imionach, nazwiskach, nazwach, o tym wszystkim, o przekleństwach, błogosławieństwach. To będzie ten temat. Natomiast teraz powiem odnośnie tego poprzedniego tematu, czyli czterech bogiń, no i czterech bogów, ale jak gdyby w cyklu roku my przechodzimy i zadanie jest takie, żeby te archetypy wszystkie zintegrować. Teraz w tych czterech boginiach podstawowych ich imiona takie tradycyjne są Marzanna, Mokosz, słowiańskich. Marzanna, Mokosz, dwa razy M. Potem jest Dziewanna
i Łada. No i teraz te Dziewanna i Łada to jest tak trochę od czapy nigdy, bo jakby wydaje się, że te imiona są takie inne. Natomiast tak naprawdę Marzanna ma literę my jako wibrację podstawową, my, i to jest trzymanie przy ziemi, bycie z ziemią, posiadanie, stabilność, bezruch. Mokosz to samo, tylko wchodzi bardziej w ten aspekt połączenia z ziemią, która już rodzi, ale to jest macierzyństwo, to jest ma nadal, głoska, jakby cała sylaba ma. Natomiast już dziewanna jest, mam już dy i wy. No i to akurat u tej bogini to wy jest ważne, bo wy jest odwróceniem my i to jest wtedy, kiedy jest już wyjście, tak, do tej energii męskiej. I tam jest ważne to wy. I teraz jak macie imię na my, no to macie tą wibrację my, taką jak powiedziałam. A jak macie wy, to macie wibrację wychodzenia i w energii męskiej, bardziej w kontakcie z energią męską, jakby posiadanie energii męskiej. I to samo ma Łada, która ma, nie, no właśnie, to jest albo Lado, albo Łada, ale ona może być nazywana też Łagodą, ale to jest pani z rogami. I ona jakby, bo imię jest ważne, ale boginie i bogowie zawsze mieli wiele imion, bo mieli wiele aspektów i mocy. Natomiast Łada, Łagoda to jest ta pani z rogami, więc ona jakby z obrazu archetypu ma wy, ona ma rogi do góry. No i tyle. I jakby na tym, przy tym zostańmy, bo ja o tym powiem więcej później. Natomiast, no właśnie, tak samo jak mówiłam, obejrzyjcie sobie mój wykład o gramatyce, chociaż ten aspekt nie jest tak dokładnie wyciągnięty, ale na moim kanale YouTube szukać Joanna Holuj, JC Lady, alternatywna edukacja, albo Joanna Holuj, alternatywna edukacja w Google, w YouTube, to Wam pokażę. I tam jest cała seria o gramatyce i ja mówię o dźwiękach i znakach i mówię, jak się tworzyły te koncepcje, albo jak przyjmowaliśmy te koncepcje. I mówiłam, że na spółgłoskach tworzą się główne wibracje, samogłoski dopełniają. I tak samo wspólnie z przyrodą tworzyły się imiona i pierwsze czasowniki, a imiona są związane z pierwszymi czasownikami i rzeczownikami. I wszystkie dlatego imiona podstawowe to są sylaby. Podstawowe imiona bogini to jest ma, tak? Albo bóg ra, ra, na jednej sylabie. Potem się te sylaby podwajały, a potem je dodawano. No i właściwie tyle. I w tym momencie wszystkie podstawowe imiona to jest na tak, by, cy, dy, tak, nie wiem, na przykład ma, da, ca, ba i tak dalej, i tak dalej, ga. I podstawowe imiona tak wyglądają. Oczywiście nie musi być a, może być i, może być e, to zależy, ale jakby tak się tworzy. Natomiast dokładnie o imionach, bo to jest duży temat, co oznacza środek imienia, co oznacza lewa strona, co oznacza prawa strona, będę mówić we wrześniu. Że jesteście ciekawi i też będę mówić ogólnie. Nie opowiem wszystkich imion, ale z tej wiedzy będzie można sobie złożyć całość. Pozdrawiam.